radością wczoraj odebrałem powiadomienie Kancelarii Prezydenta o tym, że pan prezydent Andrzej Duda skierował do władz miasta, do wszystkich mieszkańców list z okazji 40-lecia istnienia Kędzierzyna Koźla. Szanowni Państwo, organizatorzy i uczestnicy uroczystych obchodów 40-lecia miasta Kędzierzyn Koźle. Panie Przewodniczący, Pani Prezydent, Szanowni Państwo. Z okazji jubileuszu 40-lecia miasta Kędzierzyn Koźle przesyłam serdeczne gratulacje władzom, Radzie Miasta oraz mieszkańcom Kędzierzyna, Koźla, Kłodnicy i Sławienic, którzy od 40 lat tworzą jedną wspólnotę miejską. Znakomicie wykorzystują Państwo wielowiekowe tradycje Koźla do promocji całego miasta. Dni Twierdzy Koźle, działalność Kozielskiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej czy Muzeum Towarzystwa Ziemi Kozielskiej znane są nawet poza granicami Polski. Rekonstrukcje bitew z czasów wojen napoleońskich stanowią zwłaszcza dla najmłodszych pokoleń ważną lekcję dziejów Europy. Dzisiaj, czerpiąc z historii, budując państwo, miasto nowoczesne, Kędzierzyn Koźle to nie tylko ważny port na Odrze, ale port z tradycjami. Ufam, że rejsy po rzece, spływy kajakowe oraz pięknie zachowana przyroda sprowadzą tu miłośników żeglugi śródlądowej oraz wielu turystów. Warto nadmienić, że dzięki Państwa aktywnej współpracy oraz trosce o kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo Kędzierzyn Koźle zaliczany jest w poczet zielonych pereł Opolszczyzny. Jestem też pełen uznania dla Państwa sportowych osiągnięć oraz licznych wydarzeń sportowych, które integrują mieszkańców i zachęcają młodych ludzi do społecznej aktywności. Organizując nowe miejsca pracy, rozwijając kontakty z innymi miastami regionu, wdrażając zasady odpowiedzialnej polityki rodzinnej i tworząc szanse dla młodych, dają Państwo dowód zaradności i odpowiedzialności za przyszłość miasta. Życzę, by nadal tak skutecznie wykorzystywali Państwo wszystkie jego atuty. Pani Prezydent, Radzie Miasta i wszystkim mieszkańcom życzę, by miasto Kędzierzyn Koźle umacniało swoją pozycję w regionie, by aktywność władz i zaangażowanie mieszkańców sprzyjało korzystnym inwestycjom i pielęgnowaniu wspólnego dziedzictwa. Z okazji uroczystego jubileuszu 40-lecia Kędzierzyna Koźla życzę Państwu wszelkiej pomyślności, a także wspólnej dumy z rodzinnego miasta. Z wyrazami szacunku i sympatii, Andrzej Duda. Dziękuję bardzo.